z miłości. Dlatego z miłością i wiarą prośmy Jezusa o potrzebne łaski. Jezu, Słońce Sprawiedliwości, wspomagaj pasterzy Kościoła w głoszeniu prawdy i miłości, aby mocno słowa wskazywali, jak bardzo nas kochasz, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, w przykładzie snu daj wszystkim ludziom łaskę miłości, umiejętności przebaczenia krzywd, aby na świecie zapanowały pokój i zgoda. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty nasz najlepszy pasterz, prosimy Cię o łaskę beatyfikacji sługi Bożego, księdza arcybiskupa Jana Cieplaka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, miłośniku czystości, spraw, aby małżonkowie wychowywali sobie wierności i uczyli się od Ciebie ofiarnej miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, dawco życia, daj gorącą miłość rodzicom dzieci, te rodzą się chore, aby z pokorą przyjęli dar nowego życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, pokaż łaskę miłosierdzia zmarłym Antoniemu, świat w jego 9. rocznicę śmierci, zmarłym z naszych rodzin, zmarłym tym, którzy pielgrzymowali do tego sanktuarium, dobrocią ofiarodawcom, aby cieszyli się z oglądania Twojego oblicza w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, skarby wiernym daj nam i naszym bliskim wrażliwe serca, które potrafią kochać bezwarunkowo i przebaczać wbrew zasadom sprawiedliwości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu Chryste, Ty zanurzasz nas w morzu Twojej miłości i odmywasz naszą kruchość siłą Twojej łaski. Racz wysłuchać nasze prośby, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Dzisiaj przypada trzecia niedziela miesiąca. Tradycyjnie ofiary składane na tacy są nasze dary na remonty świątyni.